Wieczór ze Słuchowiskiem. Zapraszamy do wysłuchania dwuczęściowego słuchowiska zrealizowanego w 2004 roku na podstawie powieści Erika Emanuela Schmidta Ewangelia według Piłata w przekładzie Krystyny Rodowskiej i adaptacji Ewy Stockiej-Kalinowskiej. Erik Emanuel Schmidt. Ewangelia według Piłata. Część pierwsza. Nienawidzę Jerozolimy. Powietrzem tutejszym nie da się oddychać, bo jest jak trucizna, od której można zwariować. Nawet słońce nad tymi murami wygląda jak zdrajca. Z niedowiary, że to samo słońce świeci nad Rzymem i błąka się nad Jerozolimą. To z nad Rzymu obdarza światłem. To z nad Jerozolimy tworzy zakamarki, które świetnie nadają się do spiskowań. Słońce, które oświetla, i słońce, które wszystko zaciemnia. Oto jakiej dokonałem zamiany, gdy zgodziłem się zostać zarządcą Judei, mój drogi Tytusie. Nienawidzę Jerozolimy. Ale jest jeszcze coś, czego nienawidzę bardziej niż Jerozolimy. To Jerozolima podczas Pesach. Nie pisałem do ciebie przez 3 dni, bo ani na chwilę nie mogłem osłabić swojej czujności. Te ich święta doprowadzają moje nerwy do skrajnego napięcia, a moi ludzie muszą być cały czas w pogotowiu. Podwoiłem straże, rozstawiłem wszędzie patrole, wzmocniłem kontrolę. Gdyby Izrael chciał zagrozić Rzymowi, mógłby to zrobić właśnie w ciągu tych 3 dni święta Pesach. W ciągu tych 3 dni nie opuszczam swojego tarasu, skąd z niesmakiem obserwuję, jak w dole szamocze się Jerozolima. Słyszę okrzyki przewodników przedzierających się zatłoczonymi uliczkami, przywołujących do siebie pielgrzymów, aby pokazać im groby proroków. A tu i ówdzie rozlega się piskliwe beczenie owiec, gwizdy prostytutek ukrytych w podcieniach. I nagle dostrzegam wślizgującego się w środek tłumu jednego z tych nagich złodziei o ciele wysmarowanym oliwą, który ucieka przed pościgiem. Jak co roku w ciągu tych 3 dni bałem się wszystkiego. Ale jak co roku zapanowałem nad sytuacją. Wszystko przebiegło normalnie. Dla porządku aresztowało się 15 ludzi, a 3 ukrzyżowało, czyli mniej niż zazwyczaj. Będę więc mógł w spokoju udać się do Cezarei, gdzie tak dobrze się czuję. W chwili, gdy kończę ten list, drogi bracie, już świta. Rozpoczyna się niedziela. Idę spakować bagaż, bo jak zwykle noc mi zeszła na pisaniu do ciebie. Szykowałem się właśnie, mój drogi bracie, do zwinięcia w rulon listu, który napisałem wczoraj do ciebie, gdy centurion Burrus przyniósł mi tę niesłychaną wiadomość. Ciało zniknęło. W jednej chwili dotarło do mnie, że mówił o tym magiku z Nazaretu. I od razu zamajaczyły przede mną wszystkie potworności, z którymi będę musiał się zmierzyć, jeśli zwłoki natychmiast się nie znajdą. Pozwól, że w kilku słowach wyjaśnię ci rzecz całą. W Judei od kilku lat wokół niejakiego Jeszui, kontrowersyjnego rabina, zrobiło się głośno. Bardzo wcześnie, gdy tylko zaczął przemierzać wzdłuż i wszerz Palestynę, posyłałem moich ludzi na przeszpiegi. Donosili mi, że ten człowiek wydawał się nieszkodliwy. Chciałem jednak dowiedzieć się, z kim trzyma ten Jeszua. Z faryzeuszami, saduceuszami czy z zelotami? Czy też rzeczywiście był tak naiwny religijnie, jak twierdzili moi szpiedzy? A w takim razie, która z tych 3 grup chciałaby wykorzystać jego autorytet i posłużyć się nim w walce ze mną? I ku memu wielkiemu zdziwieniu nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. Za to ów magik ściągnął sobie na głowę wszystkich.
Zeloci go nienawidzą, odkąd zaczął usprawiedliwiać obecność na tej ziemi moich żołnierzy i zalecać płacenie Rzymowi podatków, mówiąc: oddajcie cesarzowi co cesarskie. Faryzeusze złapali go na pogwałceniu ich prawa, gdy zlekceważył dzień szabasu. Saduceusze zaś nie tylko nie mogli ścierpieć zuchwalstwa tego rabina, który woli kierować się zdrowym rozsądkiem niż powtarzać bez sensu te same święte teksty, lecz w tych dniach wymogli na mnie wyrok śmierci na niego. Nie masz się już czego obawiać. On nie żyje. A cóż ci to szkodzi? Jeśli twoi wrogowie sami się pozbywają jeszcze jednego twojego potencjalnego wroga, a jednak mam poczucie, że coś w tej sprawie zostało rozstrzygnięte zbyt pochopnie, bo to nie ja wymierzyłem sprawiedliwość w imieniu Rzymu, lecz stałem się wykonawcą ich sprawiedliwości, moich oponentów. Oswobodziłem tych Żydów od innego Żyda, który im wchodził w paradę. Czy na tym miała polegać moja rola? Nie możesz tego zrobić. Ależ, Klaudio, ten magik został wydany w moje ręce przez kapłanów Sanhedrynu. Jako prokurator nie mam mu nic do zarzucenia, ale właśnie jako prokurator muszę wyjść naprzeciw żądaniom kapłanów, jeśli chcę mieć spokój ze strony świątyni. W tej sytuacji czy można jeszcze wierzyć, że zarządca sprawuje tu jakąś władzę? Zarządca powinien sprawiać wrażenie, że rządzi, ale jego decyzje są wypadkową innych decyzji i okoliczności. Nie możesz mi tego zrobić. Gdyby nie Jeszua, nie byłoby mnie już na tym świecie. Czyniła aluzję do choroby, która przez wiele miesięcy trzymała ją przykutą do łoża boleści. Klaudia stopniowo się wykrwawiała. Ponieważ jedna ze służących opowiedziała jej o magiku z Nazaretu, Klaudia poprosiła mnie, abym zgodził się go sprowadzić. I ten człowiek spędził u niej całe popołudnie. Jeszcze tego samego wieczoru krew przestała wypływać z ciała Klaudii. Co on ci zrobił? Rozmawialiśmy tylko. Nic więcej. Że jak to, nie dotknął cię nawet? Nie osłuchał, nie zastosował żadnej maści czy smarowidła? To jak on temu zaradzi? Cały czas tylko rozmawialiśmy i powiedzieliśmy sobie tyle rzeczy. Dzięki niemu zaakceptowałam to, że nie możemy mieć dzieci. Teraz, chcąc sprostać oczekiwaniom Klaudii, powiedziałem: każę go publicznie wychłostać. Zazwyczaj takie porządne upuszczenie krwi wystarcza, by zaspokoić pragnienia tłumu. Być może w ten sposób jakoś się wybroni. A jednak scena biczowania nie wywarła zamierzonego efektu i począwszy od tego momentu, sytuacja wymknęła się spod kontroli. Skazaniec zachowywał się nad wyraz dziwacznie. Nie krzyczał, nie protestował. Z jego ust nie wydobył się ani jeden jęk. Był jakby nieobecny. Jeszua wypełniał swoje przeznaczenie niechętnie, lecz wyrażając na nie zgodę w postaci swej duchowej nieobecności. Swoim zachowaniem Jeszua naigrywał się z sędziów i katów. Ukazywał, że ta ich sprawiedliwość była parodią sprawiedliwości, a cierpienie jawiło się jako zaprzeczenie cierpienia. Tłum był rozczarowany. Zażądali jego śmierć. Zrób coś, proszę cię, zrób coś! Tobie to jest zwyczaj, zwyczaj z okazji Pesa. Proszę cię! To jest zwyczaj, zrozum. Kazałem przyprowadzić z więzienia słynnego tutejszego bandyty. Właśnie spędzał w lochu ostatni dzień, albowiem po południu miał zostać ukrzyżowany w towarzystwie dwóch pomniejszych łotrów. Zaapelowałem do tłumu, przypominając zebranym zwyczaj, według którego podczas święta Pesach prokurator Rzymu uwalniał jednego więźnia. Zaproponowałem ludziom, aby dokonali wyboru między Barabaszem a Jeszuą.
Ja nie miałem najmniejszych wątpliwości, jaka będzie odpowiedź, zważywszy popularność i nieszkodliwość Jeszui w zestawieniu z niebezpiecznym i budzącym grozę Barabaszem. Nareszcie głos ludu oznajmił wyrok. Chociaż nikt nie zwraca na nie specjalnej uwagi. Ogląda się salonę na samego jej oglądania, słucha się na jej słuchania, nie po to, aby zrozumieć. Wszystko się ze mnie buntowało przeciw temu. Byłem pełen niesmaku, rozczarowania. Musiałem jednak być posłuszny woli ludu. Podjąłem wobec tych ludzi zobowiązanie. Nie miałem już wolnych rąk. Toteż przed nimi chciałem je teraz umyć. Spełniłem rytualny gest, mający oznaczać: odtąd nie mam z tym nic wspólnego. Przegraliśmy, Klaudio. Nie mogłeś nic zrobić, Piłacie. On nam nie pomógł. Kto? Jeszua. Przez swoje zachowanie ściągnął na siebie wyrok śmierci. On chciał umrzeć. Być może masz rację. Ani w obecności kapłanów, ani wobec mnie, ani w konfrontacji z tłumem magik nie zdobył się na żaden gest, który mógłby wyjednać dla siebie łask. Pozostaje nam tylko czekać. Czy na co czekać, Klaudio? Za kilka godzin on umrze. Pozostaje nam zrozumieć, co chce nam powiedzieć przez swoją śmierć. Kilka godzin później Jeszua był martwy, a Barabasz na wolności. Rozumiesz teraz lepiej zaskoczenie, z którym przyjąłem niesłychaną wiadomość, jaką przyniósł mi centurion Burrus. Ten magik znów imał się swoich sztuczek. I Klaudia mogła triumfować. Dosiadłem konia i w eskorcie moich żołnierzy pomknąłem na cmentarz, by uszczknąć bodaj cząstkę prawdy, która mogła się jeszcze unosić w powietrzu. Przed ziejącym otworem grobowca stało tylko dwóch strażników. Co oni tu robią? Wielki kapłan, obawiając się, aby ciało nie zostało wykradzione i nie otoczono go kultem, nakazał od wczoraj postawić wartę przy grobie. Mówcie, coście widzieli. Wychłostałem ich, Piłacie. Twierdzili, że niczego podejrzanego w nocy nie zauważyli. To niemożliwe. Dlaczego grób jest otwarty? Tego ranka przyszły niewiasty z wonnościami, z naręczami miry i aloesu, chcąc je złożyć przy ciele zmarłego. Ale kto odsunął kamień? Był tak ciężki, że niewiasty i dwóch strażników nie dało mu rady, także przyłączyłem się do nich w czasie mojego obchodu i wtedy odkryliśmy, że grób jest pusty. Nie, to przecież jest absurd. Trzeba dopaść złodziei i odnaleźć ciało Jeszui. Możemy, namiestniku, zajmować się profanacją żydowskiego grobu. Ta sprawa podlega arcykapłanowi i Radzie Sanhedrynu. Nie wchodzi w zakres naszej jurysdykcji. Do mnie należy troska o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo żywych, Piłacie, a nie trupów, a w dodatku żydowskich. A już w żadnym wypadku nie możemy zajmować się zwłokami żydowskiego zbrodniarza. Jeszua był niewinny. A jednak tyś go ukrzyżował. Macie słuchać bez żadnych komentarzy. Ja biorę na siebie wszystkie konsekwencje i mogę już dziś oznajmić wam, że jeżeli dopuścimy do sytuacji, w której zacznie szerzyć się wiara, że magik o własnych siłach powrócił do świata żywych, ściągniemy sobie na głowę zamęt, jakiego nie było na tej chorej ziemi. Ci, którzy wykradli ciało, są w stanie spowodować taki wybuch wiary, że cały lud Izraela powstanie z imieniem Jeszui na ustach i będzie nam pluł nim w twarz. I nie ustanie, aż nas stąd wykurzy, nas, Rzymian, którzy w jego oczach staniemy się winni jego męki. Jednym słowem, jeżeli nie odszukacie tych, którzy zakpili sobie tej nocy z całego świata, jutro cały Izrael stanie w ogniu i spłynie krwią. Czy to jasne, Burrusie? Wyruszam na poszukiwania, dostojny Piłacie. Mam dokładne wyobrażenie o tym, kto za tym stoi. Za kilka godzin kiepski żart rozwieje się jak zły sen i wszystko wróci do porządku. W oczekiwaniu na to piszę do ciebie ten list, drogi bracie.
Wczoraj po południu moi ludzie trafili na ślad uczniów Magik. Członkowie sekty Jeszui schronili się w opuszczonym gospodarstwie niedaleko Jerozolimy. Pochowali się po kątach na czas trwania nieuniknionej męki i śmierci swego mistrza, a potem niepostrzeżenie uwinęli się z ciałem w sposób tak doskonały, że wszyscy musieli dojść do wniosku, że Magik zniknął sam z siebie, dowodząc w ten sposób swej władzy nad śmiercią. Gdzie jest ciało? Litości, panie, litości. Uwierzyliśmy Jeszui, bo byliśmy naiwni. Zjednał nas swymi obietnicami. Czynił ważnymi we własnych oczach. Ale nie zrobiliśmy nic złego. Nie, nie, nigdy. To on, tylko on sam poprzewracał stragany kupców przed świątynią. Przepędził handlarzy. Zrzucił ich towary na ziemię. My trzymaliśmy się z tyłu. Zawiniliśmy tylko tym, żeśmy go za bardzo słuchali. Ale dzisiaj tego żałujemy. Odkąd umarł na krzyżu bez słowa protestu, uświadomiliśmy sobie, jak bardzo się pomyliliśmy. Trzeba było jak najszybciej uciekać od niego. Pomyśleć tylko, że dla niego opuściliśmy nasze rodziny, pracę. Dlaczego jest was tylko 10? A jeden z nas się powiesił. A ten 12? Mój brat Johanan pozostał w Jerozolimie. Johanan i Jakub wywodzą się z bogatej i wpływowej rodziny, która ma powiązania z Kajfaszem. Johanan opuścił nas dzisiaj rano i udał się do grobu. A wy gdzie byliście tej nocy? Tutaj. Jesteśmy zgubieni. Zaczyna mnie to męczyć. Ale ja nie miałem. Ci nędznicy są przekonani, że przybyliśmy tu po to, by ich aresztować. Gdyby znaleźli coś na swoją obronę, natychmiast by z tym wyskoczyli, byleby się uratować. Jeszui nie ma w grobie! Jeszui nie ma w grobie! Witaj, Poncjuszu Piłacie. Nazywam się Johanan, syn Zebedeusza. Przyszedłem oznajmić im to, o czym głośno już w całej Jerozolimie. Jeszua wstał z grobu. Poruszcie, wracamy do Jerozolimy. Zostawiam was na wolności. Wracajcie do siebie i niech wasza noga nie postanie w mieście. Wracajcie do swoich domów i do swojej pracy. I zapomnijcie o waszym magiku. I przestańcie rozpowszechniać nowinę o zniknięciu jego zwłok. Za kilka godzin znajdziemy je, a złodzieje będą pod kluczem. Wiem, kto zabrał ciało Jeszui. Wiem, kto to jest. Skąd to wiesz? To było z góry przewidziane. Był pewien plan. Interesujące. A więc kto wykradł zwłoki? Anioł Gabriel. Wszystko odbyło się we właściwym porządku. Tak więc ów młody człowiek wyjaśnił sobie to, co umykało jego zrozumieniu, interwencją boską. A chcąc dodatkowo jeszcze uwiarygodnić swoją interpretację, zdradził nam nawet imię anioła – Gabriel. Te przedziwne istoty bowiem, choć przez nikogo nie nazwane, mają swoje imiona, których końcówka L wskazuje na ich pochodzenie od Boga. Posłuszne są więc wzywaniu ich imionami – Michał, Rafael czy Gabriel. Wygląda na to, że ten ostatni specjalizuje się od samego początku w snuciu wątku przeznaczenia Jeszui. Opowiadają bowiem, iż to on ukazał się jego matce, by zwiastować jej narodziny syna. Czy widzisz sam, choćby po tym natłoku myśli, który mnie ogarnia, co to znaczy być zarządcą Judei? Z chwilą, gdy zrozumiałem, że uczniowie są nazbyt tchórzliwi i zbyt rozczarowani, by narażać się na cokolwiek, dotarło do mnie, kto i gdzie maczał w tym palce. To musiał być ktoś o ustalonej pozycji, szanowany zwolennik Jeszui, kto potrafiłby zmobilizować do działania kilku złodziejaszków milczących jak grób, a potem ukryłby zwłoki, nie budząc niczyich podejrzeń. Skierowałem się w stronę folwarku, na którym gospodarzył zamożny i ogólnie szanowany Józef z Arymatyi. Józefie, co się tu stało? Kto zdemolował twój dom? Napadli na nas. Szukali zwłok. Myśleli tak samo jak ty. Ale kto to był?
byli zamaskowani. Jeśli rabusie byli zamaskowani, znaczyło to, że mogli być rozpoznani przez Józefa. Jeśli zaś Józef mógł ich rozpoznać, mogło to oznaczać jedynie, iż byli to ludzie Sanhedrynu. Kajfasz? Milczysz. A więc to Kajfasz podejrzewał cię o sprzątnięcie zwłok. Obaj przypisaliście mi zamiary, których nigdy nie miałem. Skądinąd co za szczęście, że stało się, co się stało. Osobiście bowiem jestem zachwycony, że sprawy przybrały taki obrót, chociaż ja nie kiwnąłem nawet palcem. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać. Czekać na co? Na potwierdzenie przypuszczenia, że ciało zostało wykradzione. Bo trzeba, abyście zarówno ty, jak i Kajfasz potrafili to udowodnić. Nie musimy niczego udowadniać. Zwłoki, które zniknęły, zostały ukradzione, to oczywiste. Coraz mniej. Ze względu na ciebie obawiam się bardzo, aby z dnia na dzień ta oczywistość nie zaczęła się nazywać Anioł Gabriel. Jeszua nie był zwyczajnym człowiekiem. Jego życie nie było zwyczajne. I śmierć także nie będzie. A dlaczego głosowałeś za wyrokiem śmierci, skoro tak dobrze o nim myślisz? Dla Kajfasza sprawy przedstawiają się zawsze jednoznacznie. On nie ma cienia wątpliwości w rozróżnianiu dobra i zła. Tam, gdzie zazwyczaj umysł jest w stanie rozterki, on rozstrzyga. Dla mnie sprawy zawsze są o wiele bardziej skomplikowane. Jeszua interesował mnie. Przyprawiał o zawrót głowy. Skłaniał mnie do myślenia w sposób inny od dotychczasowego. Odsłaniał przede mną świat pięknych nadziei. Kajfasz uprzedził się do Jeszui. Zarzucał mu, że bluźni. I co gorsza, bluźni, zjednując sobie poklask tłumów. Wszystko to, co głosił Jeszua, nie było skierowane przeciw naszym księgom, lecz Kajfasz upatrywał w nim zagrożenie dla instytucji świątyni. Czy posłuchałeś Kajfasza podczas procesu? Nie. Posłuchałem Jeszui. Jak to? Podczas głosowania, kiedy chciałem go oszczędzić, Jeszua zwrócił się w moją stronę, jakby słyszał moje myśli. Jego oczy powiedziały mi wyraźnie: Józefie, nie czyń tego, głosuj za śmiercią, tak jak inni. Nie chciałem go posłuchać, lecz w mojej głowie rozlegało się coraz głośniej to, o czym krzyczało jego spojrzenie. Nie wypuszczał mnie spod swojej władzy, jakbym był jego zdobyczą i w końcu ustąpiłem. Głosowałem za śmiercią. Wyrok był jednomyślny. Czy potrzebowaliście jednomyślności? A nie, nie. Wystarczyłaby większość głosów. A więc? Tak chciał Jeszua. Ja nie chciałbym być na twoim miejscu, Józefie. Przypisałeś temu magikowi jakieś nadzwyczajne moce i pomyliłeś. Pokładałeś w nim jakieś szaleńcze nadzieje i byłeś w błędzie. Ja zrobiłem wszystko, co mogłem, aby mu zaoszczędzić tej śmierci, którą uważałem za niesprawiedliwą. Sumienie mam spokojne. Ale ty? Jak mogłeś skazać niewinnego? Zabiłeś człowieka sprawiedliwego. Gdyby Jeszua był człowiekiem, skazałbym na śmierć sprawiedliwego. Ale Jeszua nie był człowiekiem. A kimże był w takim razie? Synem Bożym. Czy widzisz, gdzie ja żyję, drogi bracie? Na ziemi, gdzie nie tylko widuje się synów bożych na ulicy, wśród arbuzów i melonów, ale jeszcze się ich skazuje, tych synów bożych, na śmierć przez ukrzyżowanie pod niemiłosiernym słońcem. Bez wątpienia to najlepszy sposób na pozyskanie sobie szczególnych względów ojca. Wczorajszego wieczoru zebrał się w pałacu kwiat najbardziej błyskotliwych i najzabawniejszych gości. Łysy poeta Marcellus, pewien grecki historyk, kupiec z Krety, bankier maltański i kuzyn Klaudii Fabiusz, bogaty rozpustnik. Rozmawialiśmy o święcie Pesach.
Poeta Marcellus utrzymywał, że wszystkie religie zostały wymyślone przez rzeźników. Te ofiary, ofiary, zawsze ofiary. A komu ich zabijanie przynosi zysk? Rzeźnikom. Komu wolno pracować w czasie świąt? Rzeźnikom. Jakakolwiek ceremonia religijna na obszarze wokół Morza Śródziemnego to zawsze spisek rzeźników, którzy babrzą się we wnętrznościach i przelewają krew ofiar. Rzeźnicy są za głupi, aby wymyślić bogów. Oni jednak na pewno wymyślili te wszystkie rytuały. A jakie zwierzęta zabijają Żydzi na święto Pesach? Baranki. Nie. Tym razem nie zadowolili się barankami. Tego roku sięgnęli po człowieka. Odczuli potrzebę złożenia w ofierze jednego ze swoich, jakiegoś pomylonego rabina. Zabicie kozła ofiarnego uspokoi cały naród. I to na dłużej. Słowo honoru podróżnika. Fabiuszu, a co ciebie przywiodło do Jerozolimy? Jakieś sprawy sercowe? Wiesz dobrze, droga Klaudia, że jestem bez serca. Tak czy owak nie uwierzycie. Jesteśmy gotowi uwierzyć we wszystko, a zwłaszcza w rzeczy niewiarygodne. No dobrze, powiem wam prawdę. Przybywam z Egiptu. Dziś bawię w Judei, wkrótce udam się do Babilonu. A wszystko to z powodu przepowiedni. Przepowiedni? Od dawna już interesują mnie wróżbici, pytie, jasnowidzący, magowie. Krótko mówiąc, ciekawi mnie przyszłość i wszelka wiedza, która jej dotyczy. Kretynizm. Zamiast niepokoić się tym, co może się wydarzyć jutro, ludzie zrobiliby lepiej, gdyby zaczęli się zastanawiać nad dniem dzisiejszym. Bez wątpienia masz rację, Kraterjosie. Ale ludzie już tacy są. Gdy idą, patrzą przed siebie, a nie pod nogi. Krótko mówiąc, zasięgałem opinii wszelkiej maści jasnowidzów i ku memu największemu zdziwieniu ich przepowiednie są zbieżne. Żyjemy na huśtawce. Świat ulega przeobrażeniu. W tym momencie jedna epoka ustępuje miejsca kolejnej. Potwierdzają to wszyscy astrologowie, czy to z Aleksandrii, czy z Chaldei, czy z Rzymu. Co chcesz przez to powiedzieć? Ukaże się nam król, nowy władca. Jego królestwo obejmie całą ziemię. Gdzie się ukaże? No właśnie tutaj. Wszystkie wyrocznie są zbieżne ze sobą także w tym punkcie. Niektóre przepowiednie wymieniają Palestynę, inne Cylicję, jeszcze inne Asyrię. W każdym razie ukaże się na wschód od Morza Śródziemnego. Czy są jeszcze jakieś inne wskazówki? Są. Ten człowiek urodził się pod znakiem ryb. Jest tylko jedno imperium. Imperium Rzymskie. Jeden wielki władca, Tyberiusz. Tyberiusz króluje nad całym znanym nam światem. Po pierwsze, Tyberiusz nie urodził się pod znakiem ryb. Poza tym powszechnie wiadomo, że sprawuje on władzę nad światem tylko dlatego, że ją odziedziczył. Rozpusta zaś i uwiąz starczy nie należą chyba do największych jego atutów militarnych i politycznych. I na koniec, Tyberiusz jest już za stary. Tak sądzisz? Tak. Zebrałem wszystkie informacje oparte na precyzyjnych obliczeniach astrologów i wywnioskowałem z nich, że ów mąż opatrznościowy urodził się w czasie, kiedy nastąpiła koniunkcja Saturna i Jowisza w gwiazdozbiorze ryb. Na tej podstawie mogłem obliczyć jego rok urodzenia. To znaczy? Że urodził się w roku 750. Czy tak jak ja? Tak jak ty, Piłacie. I tak samo jak ty, powinien mieć dzisiaj 33 lata. Jeżeli ten człowiek przekroczył 30, to musiał wzbudzić powszechne zainteresowanie swoją osobą. Rozpoczął już zapewne realizację swojego dzieła. Czy słyszeliście o kimś tak? Znam sporo pomyleńców, którym roi się władza nad światem. Niektórzy z nich nawet rządzą jakimś miastem czy rejonem. Nie wyobrażam sobie jednak, aby któremukolwiek z tych pyszałków udało się spełnić swoje marzenie. Marzenie, które uważam za całkowicie idiotyczne. Rzecz jasna. A ty, Piłacie, czy dostrzegłeś gdzieś ludzi zdolnych do tego, by zawojować świat?
Judea nie jest najlepszym miejscem do szukania takiego człowieka. Tutaj zeloci chcą się nas pozbyć, zapewne, ale to są Żydzi. Uważają się za przedstawicieli narodu wybranego. Kpią sobie z takich pomysłów jak podbój świata. Pozbawieni są tendencji imperialistycznych. Jest to naród dziwny, zamknięty w sobie i zarozumiały. A poza tym, gdyby stanął tu przede mną jakiś nowy Aleksander, nie spocząłbym, póki bym go nie pobił i nie unicestwił. Ja bronię Rzymu. Być może Rzym nie będzie wieczny. Co ty opowiadasz, Fabiuszu? Kpię sobie z bycia Rzymianinem. Oczekuję czegoś innego od życia. Lecz nie wiem dobrze czego. Czekam na tego człowieka. Całe życie byłem lekko duchem. Zajmowałem się uwodzeniem kobiet, uciechami, wydawaniem pieniędzy. Aż w końcu bardzo się tym wszystkim zmęczyłem. Mam wrażenie, że moje życie mogłoby być mniej puste, gdybym spotkał tego człowieka. Zdaje mi się, że moja opowieść zrobiła na tobie wrażenie, Klaudio. Bardziej niż myślisz, Fabiuszu. Bardziej niż myślisz. Co się dzieje, Klaudio? Nie czujesz się dobrze? Czy zrozumiałeś to, co powiedział Fabiusz? Przepowiednie są ze sobą zgodne. Mówią o kimś, kogo znamy. O kimś, kogo ty się obawiasz. Ale o kim? O Barabaszu? Barabasz nie zajdzie daleko. A poza tym on myśli wyłącznie o Izraelu. Piłacie. Przepowiednie mówią o Jeszuje. Przecież on nie żyje. Jest w wieku, o którym mowa w przepowiedniach. On nie żyje. Pociągnął wszystkich za sobą, bez broni, bez żadnego zaplecza. Stworzył całą armię wiernych. Ale on nie żyje! Nad jego krzyżem kazałem umieścić napis Jeszua, król żydowski. I nad tym koniec całej historii. On nie zwraca się tylko do Żydów. Przemawia do Samarytan, do Egipcjan, do Syryjczyków, Asyryjczyków, do Greków, Rzymian, do wszystkich. On nie żyje. Gdy mówi o królestwie, ma na myśli królestwo powszechne, gdzie dla nikogo nie zabraknie miejsca, gdzie wszyscy są zaproszeni. On nie żyje, Klaudio, zrozum to wreszcie, on nie żyje. To myśmy go zabili, Piłacie. Zdajesz sobie z tego sprawę? To może był on, a myśmy go zabili. To nie był on, ponieważ go zabiliśmy. Drogi bracie, od niedzieli już intrygowała mnie nieobecność pewnego człowieka. Nie chodzi o nieobecność zwłok, lecz Kajfasza. Dlaczego arcykapłan nie chce się ze mną zobaczyć? Jeżeli on także poszukuje zwłok, jeżeli zależy mu jeszcze bardziej niż mnie na tym, aby zniknięcie trupa nie obrosło żadną religijną fantasmagorią, to dlaczego mi nie zaproponował, abyśmy połączyli siły i szukali razem? W aferze Jeszui, będąc szczwanym politykiem, obawia się tyleż samego magika, co mojej reakcji. Obawia się, aby popularność Jeszui nie wzbudziła mego niepokoju i nie skłoniła mnie do przykręcenia śruby. Galilejczyk jemu samemu mógł zagrozić rozłamem religijnym, mnie zaś buntem. Kajfasz jest dobrym strategiem i gra na zwłokę. Jeszua znowu się pojawił. Oczywiście, że się znów pojawił. Spodziewałem się tego, Kajfaszu. Wyobrażałem sobie jednak, że będziesz na tyle delikatny, iż pozwolisz, by to moi ludzie odkryli miejsce, gdzie go ukryłeś. Piłacie, nie słuchałeś, co do ciebie powiedziałem. Jeszua znów się ukazał. Żywy. Żywy? Przysięgam ci, Piłacie, na tego, który nie ma imienia, że mówią, jakoby Jeszua powrócił ze świata zmarłych, że rozmawia z ludźmi i żyje. Krótko mówiąc, że z martwych wstał. Bądźmy poważni. To przecież tylko pogłoska. Oczywiście. Od kogo pochodzi? Od kobiety, na szczęście.
to mniej wiarygodne. Nikt w to jeszcze nie wierzy, ale już się o tym mówi. Ludzie już się tym interesują. Wystarczy, że pojawią się jeszcze inne opowieści, aby zaczęli się burzyć. Trzeba koniecznie odnaleźć zwłoki. Ktoś musiał je wykraść, specjalnie z tą myślą, by dzisiaj można było uwierzyć, że on z martwych wstał. A kim jest ta kobieta, która utrzymuje, że go widziała? Bo to na pewno wspólniczka. I przez nią możemy dojść do osoby podżegacza. Kto to jest? Salome. Salome? Ta amatorka ściętej głowy? Tak. Chodźmy na spotkanie z nią. Salome musiała mieć jakieś 16 lat. Jej urok budził dziwnie palące doznania, jak te, co się w nas rodzą w pierwszych ulotnych godzinach wiosny. Ja nie widziałem związku między tym młodziutkim stworzeniem a jej reputacją kobiety fatalnej. Z pewnością Salome w większym stopniu odpowiadała gustom żydowskim niż rzymskim. To ona? Księżniczka Salome? A nie jest tak urodziwa, jak słyszałem. To tylko pierwsze wrażenie. Ja sądziłem, że milczy, ale ona coś niesłyszalnie mówi do siebie. Zawsze tak robi, tylko udaje nieśmiałą. Chce, żeby podejść do niej bliżej. Gdy tylko mężczyźni znajdą się w pobliżu jej nóg, gdy owionie ich jej zapach, już ma ich w garści. Istotnie, nagle poczułem, że mam ciężką głowę, spowitą zapachem piżma i kwiatów morwy, że nie odrywam oczu od kostek jej stóp omotanych z wdziękiem cienkimi łańcuszkami, do których uczepiono maleńkie dzwoneczki. Uniosłem głowę, by spijać nektar z jej warg i wsłuchiwać się, a raczej zgadywać słowa przedziwnej opowieści, którą ona snuła bez końca, nazywając w niej siebie po imieniu, jakby stała się owładniętym halucynacją widzem własnego życia. Salome wracała do pałacu, wielkiego, ciemnego pałacu pod księżycem. Salome wracała z cmentarza, gdzie opłakiwała śmierć rabiego. Salome była smutna. Wieczór był zimny, a ziemia czarna. Początkowo Salome nie zauważyła mężczyzny stojącego w przedsionku, ale głos ją zatrzymał. Kogo opłakujesz, Salome? Mężczyzna był wysoki i szczupły, z kapturem cienia na głowie. Salome nie odpowiada nieznajomym, jednak głos nie pozwalał przejść Salome. Opłakujesz Jeszuę, wiem, ale nie masz racji. Dlaczego się wtrącasz? Opłakuję kogo chcę. Nie opłakuj dłużej Jeszui. Wczoraj skonał, lecz dzisiaj zmartwychwstał. Mężczyzna stał całkiem blisko, ze zwieszonymi dużymi dłońmi. Jego głos coś przypominał, jego oczy także. Lecz półmrok panujący w wysokim i ciemnym pałacu zakrył oczy Salome. Kim jesteś? Wtedy odrzucił kaptur i Salome go rozpoznała. Padła na kolana. Salome, wstań. To ciebie wybrałem jako pierwszą. Wiele grzechów popełniłaś, Salome, ale ja cię kocham i przebaczyłem ci. Idź, zanieś dobrą nowinę wszystkim. Idź. Lecz Salome płakała tak bardzo, że nie była w stanie się ruszyć, a gdy osuszyła łzy, jego już przy niej nie było. Otrzymała jednak dobrą nowinę. Jeszua ją kocha. Powrócił ze świata zmarłych, a Salome opowiada i wciąż będzie głosić dobrą nowinę wszystkim ludziom. Mógłbym bez przykrości wysłuchiwać po raz drugi, nawet po raz trzeci jej opowieści, ale nowi słuchacze odepchnęli i przegnali nas stamtąd.
na dobrą sprawę jest całkiem niebrzydka. To jeszcze gorzej, niż gdyby była piękna. Co ona opowiadała? Mówiła coś niezrozumiale, jakoby widziała Jeszłę żywego. Z początku go nie poznała. Miał dla niej dobrą nowinę. Kocha ją. Kogo to interesuje? Nikogo. Ale wszyscy przychodzą do pałacu. Wszyscy przyglądają się wybrykom Salome, chociaż nikt nie zwraca na nie specjalnej uwagi. Ogląda się Salome dla samego jej oglądania, słucha się dla jej słuchania. Nie po to, aby zrozumieć. Salome jest nieszkodliwa. Mężczyźni się otrząsną z zamroczenia, a kobiety ją obgadają i to wszystko. Czy sądzisz, że ktoś nią manipuluje? Nie, i to mnie pokrzepia. Nie sądzę, by za tymi wszystkimi zjawiskami krył się jakiś ukartowany z góry plan. Być może nie ma bezpośredniego związku między wykradzionymi zwłokami a bajaniem Salome. Ta dziewczyna jest po prostu szalona, wariatka z domu Heroda. Każdy ma taką w rodzinie lub u siebie na wsi. Cały szum wokół zmartwychwstania Jeszui nie rozejdzie się daleko. Kiedy już odnajdziemy szczątki Jeszui, każe wystawić je pod murami miasta na modłę grecką, a moi legioniści będą ich dobrze pilnować. Zostawię je tam przez tydzień, żeby gniły, a w tym czasie wszystko wróci do normy. A kim jest ta kobieta na ośle? Jest bardzo piękna, a jej spojrzenie zdaje się przenikać na wskroś rzeczy, które dla innych pozostają nieznane. To Miriam z Magdali. Jest prostytutką z północnej dzielnicy. Widziałam go. On zmartwychwstał. Radujcie się. Gdzie jest jego matka? Chcę jej o tym powiedzieć. Z ubogiej lepianki wyszła jakaś wieśniaczka. Na widok Miriam z Magdali otwarła przed nią ramiona. Owa stara matka, która utraciła syna skazanego na upokarzające męczarnie, znalazła w sobie jeszcze dość siły, by otworzyć ramiona przychodzącej do niej w odwiedziny. Miriam, twój syn żyje. Na początku go nie poznałam. Jego głos brzmiał mi znajomo, oczy także coś mi przypominały. Ale zakrywał go kaptur. Wszystko, co mówił ten nieznajomy, trafiało mi prosto do serca. Podeszłam więc bliżej. Dopiero wtedy go rozpoznałam. Uściskał mnie i powiedział: idź, zanieś dobrą nowinę całemu światu. Jeszua umarł za was wszystkich i dla was wszystkich zmartwychwstał. Twój syn żyje, Miriam. On żyje. Stara kobieta nie poruszyła się. Nie wyglądała wcale na pocieszoną, wprost przeciwnie. Sprawiała wrażenie przytłoczonej jakimś nowym ciężarem. A potem dwie łzy bardzo powoli wypłynęły spod jej zaczerwienionych powiek. Kajfasz ścisnął mnie za ramię z taką siłą, iż przez chwilę myślałem, że mnie ugryzł. Jesteśmy zgubieni. Ale ja nie miałem siły mu odpowiedzieć. Zostawiłem go tam i wróciłem do pałacu. Coś poruszyło mnie do głębi na tym placu, do czego nie mogłem mu się przyznać. Tylko tobie to powiem. W oczach starej Żydówki odnalazłem przez chwilę spojrzenie naszej matki. I znowu to spojrzenie przeszywa mi serce. Wrócę do mojej opowieści trochę później. Judea przyprawia mnie o zawrót głowy. Przyjmij wyrazy serdeczności od twego brata. Trzymaj się z dala od wspomnień i od żydowskiego szaleństwa i miej się dobrze. Poncjusz Piłat. Była to pierwsza część słuchowiska Ewangelia według Piłata. Scenariusz Ewy Stockiej na podstawie powieści Erika Emanuela Schmidta. Tłumaczenie Krystyny Rodowskiej. Wystąpili Mariusz Bonaszewski, Dorota Landowska, Tomasz Marzecki, Henryk Talar, Joanna Węgrzynowska, Andrzej Ferenc i inni.
Realizacja akustyczna Marii Olszewskiej. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko. Reżyserował Jan Warenycia. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy jeszcze dziś o godzinie 21.15. Zbliża się 19.20. Zapraszam do Filharmonii Dwójki.